Jak to mówią, najwięcej biznesów wynika z potrzeby. I tak, im mniej miejsc w placówkach publicznych, tym więcej w Polsce powstaje prywatnych żłobków i przedszkoli. W dzisiejszym odcinku programu Zakładamy Firmę pokażemy Wam, jak założyć tego typu biznes. Żeby zacząć przedszkole, najważniejsze jest to, żeby kochać dzieci i robić to z pasji do tego, a nie tylko ze względu na chęć zarobienia. Moje placówki rozpoczęły swoją działalność 13 lat temu. Robiłam to bardzo powoli i uczyłam się tego, czego rodzice od nas wymagają. Przez lata uczę się dalej tego, czego wymagają ode mnie rodzice nowego pokolenia tak naprawdę, bo zaczęliśmy już pracować z kolejnym pokoleniem. Czego musimy się uczyć? Musimy się uczyć właśnie elastyczności i różnego podejścia do dzieci. Lokalizacja jest jednym z czynników determinujących to, czy prywatne przedszkole odniesie sukces. Obecnie są dwie tendencje, gdzie takie przedszkola i żłobki powstają najczęściej. Po pierwsze, na małych, nowo wybudowanych osiedlach. To tam osiedlają się rodziny, zwykle z małymi dziećmi. Druga tendencja to biurowce. Rodzice przed pójściem do pracy zostawiają dziecko w takim żłobku albo przedszkolu i idą na 8 godzin pracować. W ostatnim czasie na rynku pojawiło się bardzo dużo prywatnych żłobków i przedszkoli. To jest tak, że każdy musi mieć jakiś swój element charakterystyczny i coś, co je wyróżni na rynku? Czy może zapotrzebowanie jest tak wielkie, że tutaj ta kreatywność aż tak bardzo nie jest potrzebna? Myślę, że obecne czasy pozwalają na to, żeby ta kreatywność gdzieś troszeczkę zniknęła, ze względu na to, że mamy dużo rejonów w naszym mieście, gdzie tych przedszkoli po prostu nie ma. Tworzą się nowe osiedla w mieście, przy których nie ma placówek publicznych i wtedy otwarcie przedszkola niepublicznego bądź żłobka, tak? Bo tutaj są to bardzo pokrewne działalności, może przynieść sukces. Tylko teraz, czy ten sukces będzie długotrwały czy krótkotrwały, to już zweryfikują rodzice. Zakładając przedszkole albo żłobek, musimy pamiętać o ogromnej liczbie detali. Priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci, stąd każda zabawka i każdy mebel musi posiadać odpowiedni atest. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie kuchni, czy na przykład łazienki. Dobra infrastruktura to podstawa, tak naprawdę. Pierwsza placówka mieści się w 100-letnim budynku, przepięknym, bo to jest 100-letnia willa, no ale ponieważ jest to budynek adaptowany na potrzeby przedszkola, no ma swoje ograniczenia. To są małe sale, prawda, dość jest ciasne, no i ratuje tam sytuacja ogromna sala gimnastyczna. Drugie przedszkole, wtedy żłobek, zrobiliśmy już w budynku wybudowanym, nowym, więc już w innym standardzie, lepszym standardzie, ale znów musieliśmy go przekształcić na potrzeby żłobka. A trzecia placówka wybudowana była już od początku do końca przez nas z zamysłem takim, że będzie tam żłobek i przedszkole. I wszystko to, czego nam brakowało w tamtych placówkach, udało nam się tutaj ziścić. A więc nie za duże, ale nie za małe sale. Więc basen, z którego nasze dzieci mogą korzystać, duży ogród. Przed jakimi pułapkami chciałaby Pani przestrzec przedsiębiorców, którzy zaczynają działalność w tego typu biznesie? Na co trzeba uważać i co może być takim elementem, który gdzieś zweryfikuje działalność żłobka albo przedszkola? Musimy pamiętać o takiej sytuacji, że każdy rodzic, który oddaje nam swoje dziecko, oddaje nam swój największy skarb. I tak te dzieci są traktowane przez rodziców. Przez Pana na pewno, przeze mnie, przez każdego z nas. Jednak my, jako przedszkole, musimy patrzeć na całą grupę jako na taki skarb. Także musimy pilnować, żeby zasady, jakie są wprowadzone, były wprowadzone jasno, czytelnie i tak, żeby rodzice od razu zrozumieli, że my dbamy o całą grupę. Rzeczywiście sytuacja na rynku pracy, jeśli chodzi o nauczycieli, jest dramatyczna. Jest dramatyczna. Nauczycieli nowych nie ma w ogóle. Nawet jeśli młodzi ludzie kończą studia pedagogiczne, to mam wrażenie, że idą do innych zawodów, bo po prostu ofert pracy nie ma. Natomiast to, co nas bardzo szarpnęło, tak bardzo negatywnie, to był kolosalny wzrost za gaz, ceny gazu. My mamy akurat ogrzewanie gazowe całego 1000-metrowego budynku, ponad 4-krotne. To jest drastyczna podwyżka. Z
Zobaczyliście już, jak zakładać przedszkole czy żłobek, które działa w trybie standardowym. Ale w dzisiejszym odcinku programu Zakładamy Firmy pokażemy Wam także, jak założyć przedszkole specjalne. Czym Państwa placówka różni się od standardowych placówek niepublicznych działających na terenie naszego miasta? Przede wszystkim w odniesieniu do naszej działalności skupiamy się bardzo na tym, żeby podchodzić bardzo indywidualnie do każdego dziecka i do rodziny. Mamy też bardzo dobrą lokalizację, bardzo dobrze wyposażone gabinety terapeutyczne. Mamy 3 sale do integracji sensorycznej, gabinet psychologa, 3 gabinety logopedyczne, gabinety do prowadzenia zajęć z zakresu rozwoju funkcji poznawczych. Dbamy też o to, aby nasze sale były bardzo dobrze wyposażone pod kątem też komfortu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Co jest Państwa największą dumą, jeżeli chodzi o stan posiadania i generalnie organizację firmy? To, z czego najbardziej jesteśmy dumni, to bardzo dobrze wyposażone gabinety i bardzo mocny zespół, który potrafi kompleksowo zaopiekować się dzieckiem, podejść do tematu zawsze indywidualnie i też potrafi w sposób efektywny i efektowny stymulować rozwój naszych wychowanków. I dumni jesteśmy oczywiście z sukcesów naszych dzieci. Podczas zajęć logopedycznych opieramy się głównie na działaniach praktycznych, które mają na celu budowanie funkcjonalnego systemu językowego u dzieci. Czasami wprowadzamy metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji, w tym m.in. metodę PECS. Wówczas dziecko, które ma trudności z komunikacją werbalną czy też z inicjatywą komunikacyjną, może komunikować się przy pomocy symboli, które są specjalnie do tego stworzone. W dzisiejszym odcinku zakładamy prywatne przedszkole albo żłobek. Czy to jest dobry pomysł na biznes? Patrząc na dane statystyczne, moglibyśmy stwierdzić, że może niekoniecznie, ponieważ mamy spadek liczby urodzeń dzieci w ostatnich latach. Poziom liczby przedszkoli i żłobków utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma pomysł na biznes i ten biznes realizuje z pasją, to widzę obszary, gdzie może okazać się to niesamowitym sukcesem. Inwestycja jest poważna, bo budowa żłobka i wyposażenie to może być koszt nawet 500 000 zł, ale z drugiej strony ilość nowych pokazuje, że chyba jest na to rynek. Zdecydowanie jest na to rynek, tym bardziej, że ten rynek się zmienia i ma coraz to nowsze oczekiwania, których nie dostarczają często placówki obecne już na tym rynku. Myślę, że media społecznościowe to jest niezwykle istotny element budowy marki dla każdej działalności, niezależnie czy jest to żłobek czy przedszkole. A tutaj jak najbardziej istotne będzie to, żebyśmy publikowali i pokazywali, jak działamy jako taki żłobek czy przedszkole, ze względu na to, żeby rodzice, którzy chcą powierzyć swoje dzieci, które są dla nich najważniejszym skarbem w życiu, wiedziały, że zaopiekujemy się nimi dobrze, że dzieci będą miały dobry i zdrowy posiłek, że będą miały ciekawe zajęcia, które rozwiną je w jakiś sposób, czy intelektualnie, czy sportowo. Lubicie wcześniej wstawać? Lubicie dzieci? Jeżeli na oba pytania odpowiedzieliście tak, to być może założenie prywatnego przedszkola albo żłobka jest dobrym pomysłem. Jeżeli szukacie pomysłu na biznes, to miejsce, czyli siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, zaprasza na konsultacje.